jest jak miecz ocierający prawdę od fałszu. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono pracuje w nas i będzie pracować w nas mocno. Duchu Święty, my otwieramy nasze dusze na Twoje prawo. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, ja chciałbym, żebyście dzisiaj, ja może profesję jednak prowadzi na tym nagranie, co? Teraz będzie lepiej, to się jednak potem będzie nagrywało wszystko dzieci. Ja bym chciał, żebyśmy w dzisiejszy wieczór spędzili na tym, aby pomówić troszeczkę na temat charakteru. Charakteru, który dla mnie osobiście temat charakteru jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ w moim życiu zmiana Boża, ona największe piętno wywarła na moim charakterze. I w ogóle to, co ja zauważyłem, nawet na przestrzeni życia naszej wspólnoty warszawskiej, to jest to, że kiedy, bo wiecie, jak jest w kościołach, że jeżeli jesteś pastorem, liderem, to ty musisz uważnie słuchać tego, co mówi Bóg, jeżeli chodzi o to, co ty masz przekazywać i w jakim czasie w kościele. Bo to nie jest coś takiego, że to się mówi, co się chce. I że wszędzie się mówi tak samo, bo to jest wszędzie człowiek. A ludzie są różni, poziomy są różne, potrzeby są różne. I Bóg zawsze działa pro-człowieczo. W ogóle Bóg jest fanem człowieka w pewnym sensie. To jest bardzo ważna sprawa. Niektórzy myślą, że Bóg to jest taka postać, która wytycza kierunek i sobie idzie. No to tak nie jest do końca w ogóle, nie? Bo On tutaj przyszedł w Jezusie Chrystusie w ogóle do nas, tak? No i On do nas przyszedł. Gdzie Mu w ogóle nie byliśmy potrzebni tak naprawdę. Nie? To jest ten wielki akt miłości. I on, kiedy dalej wpływa na ludzi, to wpływa pro-człowieczo. To znaczy, ty na przykład odwołam się teraz do waszych osobistych relacji z Bogiem. Kiedy ty przychodzisz do Boga, to zauważasz pewnie to, że On liczy się zupełnie z tobą. On się liczy z tobą. Bo mówi do ciebie w twoim rozumieniu. On mówi do ciebie tak, żebyś to ty zrozumiał. Do Polaka mówi po polsku, do Czecha po czesku. Wiecie, o co chodzi. On tak mówi. Ja nigdy nie słyszałem, żeby Duch Święty powiedział coś po angielsku. Bo ja nie jestem Anglikiem, ja nie znam języka angielskiego. Więcej, do mnie nigdy Duch Święty nie przyszedł z jakąkolwiek informacją, jak do człowieka, który ma skończone kilka fakultetów i rozumie pewne zwroty. Bo na przykład do mnie Duch Święty mówi tak, jak ja rozumiem. Rozumiecie? Wiecie, na czym rzecz polega. On tak mówi do ciebie, przecież wiesz, jak on mówi. Nie? Tak, że ty rozumiesz. Prawda? Jak masz taki zasób rozumienia, to on tak będzie mówił do ciebie. On nigdy nie powie do ciebie słowa, żebyś ty pytał, przepraszam, Duchu Święty, co to słowo znaczy? Tak? Bo tak nie jest. My to mechanizm jest innego. Myślimy, że to jest, tylko że on do każdego ma osobiste podejście. I kiedy w kościołach się naucza i to się podaje rzeczy, które są na tą chwilę dla tych ludzi. I kiedy zaczyna się, na przykład, tak jak ja widzę u nas, zaczynamy mówić na temat powiedzmy charakteru. Szeroko pojętego charakteru, to mnóstwo ludzi zaczyna się wycofywać. Nie chcą tego. Ludzie na przykład chcą
Kiedy mówisz dłuższy czas o tym, jak wygląda formuła łaski, że masz niebo, że nikt ci nie odbierze tego nieba, że choćby nie wiem, co się stało, to ty do nieba pójdziesz, masz nową naturę. Jest okej. Ja mówię, powiedzmy, o ruchach charyzmatycznych. Ale kiedy już usankcjonujesz w ludziach to, że to niebo jest, że już nie musisz się starać, że już nie jesteś pod prawem, jakby wyprowadzisz ludzi na wolność, prawda? I zabierasz się za obróbkę charakteru, zaczyna być problem. Ja na przykład powiedziałem takie nauczanie na temat rozróżnienia ducha i ciała. Ja natychmiast dostałem informację od ludzi, a dlaczego ty tak mówisz? Ja mówię, no bo mamy chodzić w duch. A czy jesteśmy w formie? Ja mówię, no ale nie jesteśmy debilami. To, że jesteś wolny, tak? To nie oznacza, że masz moralne prawo do chodzenia w ciele. To wolność ci nie daje takiego prawa. To Bóg cię uwolnił i On cię nigdy nie zniewoli i cię nie będzie karał. Ale ty teraz, z uwagi na to, co otrzymałeś, tak, winieneś być wdzięczny. I ta wdzięczność jest związana z tym, że ty chcesz się zmieniać na obraz Chrystusa. Bo dla mnie, jak człowiek się nie chce zmieniać na obraz Chrystusa, to na przykład, już pomijając różne aspekty, wiem na pewno, że on nie jest wdzięczny. On nie jest wdzięczny człowiek. Wiecie, że w ogóle jedyną odpowiedzią na miłość jest wdzięczność. Wiesz, że nie możesz na miłość inaczej odpowiedzieć. Nie możesz zapłacić za nią. Rozumiesz? Nie możesz. Nie możesz powiedzieć, no dobrze, zbawiłeś mnie Boże, to teraz ja dla Ciebie coś zrobię. Bo Boga nie obchodzi to, coś, że masz coś robić. On nie chce. Jego to w ogóle nie wchodzi w grę. Bo w miłości się nie mówi o tym. W małżeństwie małżonkowie kochający się nie pytają się siebie, ile kosztuje twoja miłość. Ile mam ci zapłacić. Ale tego nie ma. Ale jest wdzięczność. Jest wdzięczność. I teraz, kiedy zaczynamy mówić na temat charakteru, to zaczynają być zgrzyty w ludziach. I chciałbym, żebyście zrozumieli, że to jest taka rzecz, bo natomiast na mnie Bóg wywarł potężny wpływ, jeżeli chodzi o charakter. Charakter jest czymś, co jest... W ogóle greckie słowo, ono określające charakter, brzmi charakterikos. Charakterikos. To jest dokładnie tłumaczone jako odróżniający. Odróżniający. Co się dzieje? Kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, otrzymaliśmy nową naturę. Nasz duch zjednoczył się z Bogiem. Stał się nieodwracalnym tworem Bożym. Jedynym w swoim rodzaju. Nie można tego procesu odwrócić. I tak, rozumiecie? To jest jakby bryła nasza, szpień. To jest nasz fundament, nasza lampa. Tam się nic nie zmieni. Tylko że teraz cała nasza dusza, która okala tego ducha, ona posiada charakter. Czyli jakąś formułę wyglądu. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy inne ubranie. Słuchajcie, ciało mamy takie same. Mamy skórę, kości, narządy wewnętrzne. Jesteśmy na przykład tutaj wszyscy białej rasy. Mamy po dwie ręce, po dwie nogi. Zobaczcie, jesteśmy jakby jednolici, tak? Ale mamy inne ubrania. To są coś, to nas odróżnia od siebie w tej chwili. To nas charakteryzuje. W ogóle w ciele człowieka są zawarte elementy, które
niby są takie same, ale są zupełnie inne. Wszyscy mamy inne odciski palców. Wszyscy mamy inne oczy. Wiecie, co to jest? To są prorocze informacje na temat charakteru. Charakter to piętno, cecha, wizerunek i właściwość. To jest charakter. Piętno, cecha, wizerunek, właściwość. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, twój odrodzony duch ustawicznie przez cały czas będzie parł na to, aby twoja dusza nabierała odpowiedniego wyglądu. Stąd konflikt mamy ciągle. Bo my już w świecie nabraliśmy pewnego wyglądu, pewnych cech, pewnego piętna. Rozumiecie? Ludzie mówią, stary drzew się nie przesadza. Jestem tak długo już w tym czy w tamtym. Nie wiem, czy zauważyliście na przykład, że nawracają się katolicy. Ktoś nawraca się jakiś katolik. I mówię teraz o normalnym takim katoliku, nie. Mówię o katoliku z przekonania. Nie mówię o takim jak każdy Polak. Polak katolik. Nie. Mówię o katoliku z przekonania. Człowiek chodzi do kościoła, uznaje katechizm, idzie jak przecinak w tą stronę, uważa to za prawidłowość. Teraz się rodzi na nowo ten człowiek. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Jak rzadko zdarza się coś takiego, że człowiek w jednej sekundzie zostawia Kościół katolicki. On potrzebuje jakiegoś czasu, a wielu nigdy nie zostawia. I oni nigdy się... To jest w ogóle ciekawa rzecz. Nie wiem, chcę, żebyście taką rzecz zauważyli. W Kościele katolickim jest wielu narodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy już nie modlą się do obrazów, nie kłaniają się Marii, ale oni tam chodzą. Oni co niedziela wstają i idą do tego kościoła. Oni mają konflikt jakiś, ale oni tam chodzą. Dlaczego oni tam chodzą? Oni nabrali charakteru kościoła katolickiego. Rozumiecie? Przysiągli, te dusze ich przysiągli. Chcę, żebyście zobaczyli, jak mocną rzeczą jest charakter. Jaka to jest mocna rzecz. Inny przykład. Ludzie, którzy na przykład byli w patologiach różnych, nawracają się do Jezusa. Zobaczcie, jak niewielu natychmiast wychodzi z patologii. Ile czasu potrzeba wielu ludziom. Wiecie, my prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych przez 3 lata. Ja tam zobaczyłem pewną rzecz, że ludzie rodzili się z Bożego Ducha, byli wypełniani Duchem Świętym. Zaczynali usługiwać w darach duchowych, prorokować, uzdrawiać chorych. Ale jakże trudno nam było, tak, wprowadzić w normalny system socjalny życie tych ludzi. Żeby oni zaczęli kończyć szkoły. Żeby oni zaczęli... Łatwiej było, żeby człowiek był ochrzczony w Duchu Świętym, niż wyrobił sobie dowód osobisty. Bo on był bezdomnym lat 20. Ja miałem większą trudność z przekonaniem tego człowieka, rozumiecie, do zrobienia pewnej rzeczy, bo on uważał, że jest mu to niepotrzebne. On miał charakter jakiś. Coś go cechowało. Nawraca się brudas. Jakiś. Brudas. Raz w tygodniu się kąpał. Narodził się z Bożego Ducha. Dalej się kąpie raz w tygodniu. Przychodzi do kościoła i on śmierdzi. Przecież u nas liderzy na grupach domowych uczą ludzi myć nogi. Jeden lider skarpetki pokupywał ludziom. Przyszedł, kupił im skarpetki, mówi, proszę bardzo. Najpierw mówi, mamy takiego jednego lidera, przychodzą ludzie na grupę, to im się każe myć i kąpać. On ich uczy, ludzie są ponawracani już dłuższy czas.
On zdejmuje buty w mieszkaniu, siedzi 15 czy 18 osób w mieszkaniu, tak? Zdjął buty, jego to nie interesuje, że mu śmierdzi człowieku z tych butów, rozumiesz, jak nie, nie wiem, rozumiesz? Z tych nóg, tak? Jego to nie interesuje. Reszta udaje, że nic się nie dzieje. No dzieje się, no śmierdzi jak trzeba. Facet ma taki charakter. Chcę wam pogadać charakter. Na to, rozumiecie, to są bardzo ważne rzeczy. Taka cecha, to są cechy, to są piętna. To jest wybite na człowieku. I teraz rozum. Jeżeli my nie decydujemy się, aby nasz charakter był zmieniany, to my będziemy mieli niewielki wpływ na ten świat. Niewielki wpływ na ten świat. O wiele więcej potrzeba w Kościele wpływać na charakter ludzi niż na ich ducha. Rozumiecie? To jest w ogóle przeciwna rzecz. Ja znam namaszczonych ludzi, którzy są totalnymi kretynami. Uzdrawiają chorych, ale nie są w stanie porozumieć się z drugim człowiekiem. Ciągle się kłócą. Broją swoich racji. Ktoś przychodzi do nich i mówi proste rzeczy. Tak? A oni mówią nie. Pan mnie prowadzi. Oni mają taki charakter. Posłuchaj. To za pomocą charakteru wpływamy na tą ziemię. Bo nasz charakter jest pewnego rodzaju bramą dla naszego odrodzonego ducha. Tak jak my nabierzemy cech ducha w naszej duszy, tak będziemy wpływać na innych ludzi. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy. I to trzeba rozpoznać, bo charakter to nie jest namaszczenie. To nie namaszczenie. Nie namaszczenie. Rozumiesz? To nie jest namaszczenie. Można być namaszczonym, tak? I nie myć zębów. I co z tego, że on jest namaszczony? Jak ludzie nie chcą z nim rozmawiać, bo mu śmierdzi z buzi. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Bo on nie ma nawyku mycia zębów. Dla niego nie ma problemu wstać rano i nie umyć zębów i iść głosić Ewangelię. I on myśli, że jest super. Ja mówię tak, jeśli stoisz z mikrofonem. Ale jeśli głosisz osobiście, to jest to straszny problem. Straszny problem. Rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Mówimy o bardzo ważnych rzeczach dotyczących naszego życia tutaj na ziemi. I wpływu, rozumiecie? Wpływu. Wpływu. Ludzie nie chcą słuchać na temat takich rzeczy, ponieważ jest to dla nich, mówi, nie, to nie jest rzecz duchowa. Nie, to jest bardzo duchowa. Bardzo duchowa rzecz. Dlatego, że wielu ludzi nie chce zmieniać swojego charakteru, dlatego jest mały wpływ. Rozumiecie? Mały wpływ Kościoła w tym kraju. Nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń. Piętno, cecha, wizerunek, właściwość. Charakter to zespół cech danej osoby, które ujawniają się w ich zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu i przekonania. To jest zespół cech. To jest charakter. Ludzie mówią, ja mam charakter Chrystusowy. Ja mówię, charakter Chrystusowy jest widoczny, odczuwalny. Będąc teraz w
Izraelu, jak mówię, ja najbardziej dotknąłem zjawiska normalnego Chrystusa. Jezus Chrystus, On wpływał na ludzi za pomocą swojego charakteru. On mówiąc, bierzcie ze mnie przykład. On nie mówił jedynie o jakichś szczątkowych działaniach na pułapie swojego namaszczenia. On nie mówił jedynie, że bierzcie ze mnie przykład w postaci takiej, że uzdrawiajcie chorych. Bierzcie ze mnie przykład w postaci takiej, że wypędzajcie demony. Bo Jezus z tymi ludźmi żył. Żył. Słuchajcie, ja sobie stawałem w takich miejscach, gdzie On nauczał. Ja patrzyłem, czego On nauczał. I On stał na przykład na podwórku u świętego Piotra i nauczał ich. A Piotra ojciec miał dom zbudowany na takich głazach, na takim wypuście skalnym. I Jezus mówi, kto na skalę zbuduje swój dom. I On cały czas ich uczył na podstawie tego, co On obserwował. Namaszczenie przepływało przez Jezusa, rozumiecie? I było uwalniane w praktyczny sposób. Jezus cały prezentował Boga. On mówił, tyle czasu ze mną jesteście i jeszcze nie rozpoznaliście Ojca? Jak mówi, możesz mówić, pokaż nam Ojca. Ojciec się przejawia w każdym moim zachowaniu, w każdej mojej cesze, w każdym moim przekonaniu. Objawia się Ojciec, w moim charakterze się objawia Ojciec. I tu nie mówimy tylko o moralności jakiejś, bo moralność to jest mały wycinek charakteru. Bycie moralnym. I teraz, żeby móc rozpoznać prawidłowości charakteru. Bo niektórzy ludzie to mówią tak, będę chodził z Bogiem, to się będę zmieniał. Chodzi o to, że jest tak wiele chaosu wokół nas i propozycji tego świata, jak się zmieniać, że ludzie chodzący z Bogiem, tak, w praktyce w niewielkim stopniu zmieniają się na obraz Boga. Zmieniają się na obraz religii. Zmieniają się na obraz humanizmu, który ich otacza. Rozumiecie? Na przykład zapytaj kogoś, jak Kościół prowadzić? Jak prowadzić Kościół? I ludzie, wiecie co najpierw robić? Człowiek rozejrzy się, jak się prowadzi, jak inni kościoły prowadzą. Jak założyć Kościół? Czy ludzie rozejrzą? No dobra, tak, aha, to oni tak robią. Ja mam masę pytań. Co byś zrobił na moim miejscu? To pytanie. Co by, ja mówię, dlaczego mnie o to pytać? Świadczy to o tym, że żyjesz na podstawie obserwacji środowiska. Tak? Że masz bardzo niewielki pułap objawienia. Bardzo niewielki pułap. Nie ma czegoś takiego jak strategia założenia Kościoła. Nie ma czegoś takiego jak strategia ewangelizacji. Nie ma takiego czegoś. W jednym przypadku ewangelizujesz natychmiast, w innym przypadku w ogóle nie mówisz o Jezusie. Tak jak moja żona ostatnio dziewczynie, Duch Święty do niej powiedział, nic jej nie będziesz mówić. I ona przychodziła do niej i nic jej nie mówiła. Wreszcie tamta w ogóle nie wytrzymała. Mówi, dlaczego ty mi nic nie mówisz? Ja wiem, kto ty jesteś. Dlaczego mi nic nie mówisz? Rozumiesz? To w ogóle nie ma strategii. Tak? Charakter musisz najpierw zobaczyć w samym Bogu i podstawowe cechy tego charakteru, tak, które zobaczysz w Bogu, musisz uznać za wytyczne. I tego musisz szukać. Najpierw poznajemy cechy Boga i uznajemy je, tak? Za wytyczne do naszej zmiany. Krótko powiedziawszy, jest jakaś cecha Boga i teraz ta cecha, ona ma zacząć działać w moim życiu. Nie inna cecha, ta cecha. Dlatego Jezus mówił, żeby z Niego brać przykład, żeby na Niego patrzeć.
żeby wierzyć każdemu jego krokowi. Każdemu. Co to jest naśladować kogoś? To jest wchodzić w jego ślad. Jak jest ślad tu, to naśladowanie nie polega na tym, że ja zrobię ślad, że ja zostanę tu. Tylko ja muszę wejść dokładnie w jego ślad. To jest naśladować kogoś. Zobacz. Jaki jest Bóg? Po pierwsze, Bóg jest poznawalny. Księga Jeremiasza, 9 rozdział, 23-24. Bóg jest poznawalny. Pierwsza cecha charakteru Boga to jest poznawalność. Zobacz. I w ogóle ludzie, kiedy my zaczęliśmy na przykład publikować masowo naszą służbę, mówili, dlaczego ty to robisz? Czemu to jest taka ekspansja? Ja mówię, bo jestem poznawalny. Taka cecha charakteru Boga. Dobrze. Jeżeli nie jesteś poznawalny, to zatrzymujesz rozwój charakteru Boga. Tobą mają się błogosławić i przeklinać na tej ziemi. Tobą. Bo ty jesteś osobą, w której mieszka Bóg. I cechy charakteru Boga przez ciebie się przejawiają. Nie musi być poznawany. Jezus powiedział bardzo krótko. Nie może się ukryć miasto stojące na górze. Wiecie, o czym mówił? O Jerozolimie. On szedł do nich, Jerozolima, ona jest na potężnej górze, jak się idzie, w ogóle jak podchodzisz w ogóle do Jerozolimy, to widzisz, że ona stoi na górze, w ogóle wiesz, Jezus mówi, nie może się ukryć miasto stojące na górze. Zobaczycie, że to są takie rzeczy? Pierwsza cecha to jest poznawalność. Poznawalność. My musimy dać się poznać. Nas muszą zobaczyć. Środowisko nasze musi nas zobaczyć. Zobaczyć. Oni muszą w ogóle... Ty jesteś jakiś inny. Kto ty jesteś, że ty jesteś taki inny? Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy są zmieszani z tłumem. Rozumiecie? Ponieważ Bóg jest poznawalny. Po drugie, Psalm 145:18 mówi, że Bóg jest przystępny. To jest kolejna cecha charakteru Boga. Przystępność. I to jest coś, co ma na nas się odbić. Przystępność. Musimy być przystępnymi ludźmi. Przystępnymi. Ja kiedy rozpoznałem coś takiego, to ja zacząłem, że ja muszę być dotykalny dla każdego człowieka. Mnie można dotknąć, wsadzić w kieszeń i ze mną żyć. Rozumiecie, co się dzieje? Mnie, moje życie, w ogóle z każdym z was, jak tutaj jesteście, niektórych z was znam lepiej, niektórych gorzej, ale jestem przekonany o jednej rzeczy, że mógłbym się wprowadzić do domu, do każdego z was i przyjąłbym bez żadnego problemu, tak? Funkcjonowanie waszego życia. Nie stworzył wam, bym wam problemów w ogóle. Jakbym przyszedł do ciebie do domu i u ciebie w domu by się chodziło bez butów, ja bym zawsze tam chodził bez butów. Ja bym zostawiał buty na korytarzu. Jakby u ciebie się chodziło w butach, ja bym tam chodził w butach. Jakbyś mi powiedziała, że u ciebie szklanki się stawia dękiem do góry, to zawsze by tak stało. Ja bym nigdy nie przeforsowywał, że szklanka ma stać tak. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem przystępny. Czyli ja zdecydowałem, że będę elastyczną osobą. I ja to pokochałem. To się wydarzyło w moim charakterze. Taki w ogóle jest Bóg. Bóg przychodzi do ciebie i On jest w ogóle elastyczny. Bóg nie przychodzi do ciebie jak ściana, to jest nieprawda, to diabeł tak przychodzi, rozumiecie? Ludzie mówią, ja się spierałem z Bogiem. Ja mówię, ty jesteś chory na głowę. Z Bogiem się nie można spierać, bo On się nie kłóci z nikim, nigdy.
Czego ty tam się naczytałeś? Mówi, skąd? Kłóciłem się z Bogiem. Ja mówię, Bóg się nie kłóci. Bóg nie przeforsowuje swój racji. Ty w ogóle wiesz, że raz byś podniósł głos na Boga, on by się nie odezwał do ciebie przez 40 lat potem. Ja to tam objawienie, jak ślimaka zobaczyłem. Ślimaka, który jak go trzymasz na ręku, ma ciepło, se wychodzi, wystawia różki. Rozumiesz? Dotknij go palcem tylko. Natychmiast się schowa w tym roku. Bóg się nie kłóci. Bóg nie napiera, nie naciska. Ten wielki, potężny Bóg jest przystępny. Do Niego można podejść i On podchodzi. Rozumiesz? W ogóle to jest to. Zasmucić Go można. Zasmucić. Czujesz klimat? No Boga? Władcę Wszechświata? Zasmucić? Jak głębie tego słowa sobie zbadasz, to zobaczysz, że to znaczy, że On się kuli. Szok. Potężny wojownik. Przystępny. Przystępny. Zobacz, jak przychodziłeś do Jezusa. Miałeś jakąś barierę? Przyszedłeś do Boga? Żadnej bariery nie było. Natychmiast wszedł w Twoje położenie. Natychmiast wszedł w Twoje położenie. Dalej, Psalm 147, werset 5. I potem 121, werset 1 i 2 jest napisane, że Bóg jest twórczy. A więc kolejna cecha charakteru Boga to jest twórczość. On jest twórczy. Ja zacząłem rozpoznawać twórczość. Jeżeli ty nie tworzysz, tylko odtwarzasz, rozumiesz? To nie jest Bóg. Bóg jest twórczy. Mówi twórz. Panie, a nie co będzie dobre. Ale stwórz. Stwórz coś. Zacznij tworzyć. Zacznij tworzyć Twój świat. Zobaczcie, to jest cecha charakteru Boga. To musi być odrębne. Odrębne. Zobaczcie, ile on kolorów stworzy. Zobaczcie, ile dźwięków. Zobaczcie, ile kwiatów, ile w ogóle roślin, jaki to jest rozmach. To jest twórczy Bóg. Twórczy. Ile kształtów. Ludzie przychodzą i mówią, wiesz, Bogu się nie podoba takie ubranie. Albo Bogu się taka muzyka nie podoba. Bogu się nie podoba. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Tyle, ile jest w ogóle sam fakt tworzenia na świecie, tak, pochodzi z jego charakteru. To ustawiczny twórca. Ustawiczny. Nie ma kształtów, które mu się podobają. Nie ma w ogóle ubrań, które mu się podobają. Rozumiecie? Gdzieś taka jedna nasza siostra w Chrystusie, taka kobieta mądra, powiedziała, że chrześcijanki nie powinny farbować włosów, bo jak wróci Jezus, to ich nie pozna. Rozumiesz, co to trzeba mieć w głowie, żeby takie coś powiedzieć? Potem ludzie przychodzą, że mogę mieć taką fryzurę? Ja mówię, miej co chcesz. Chcesz mieć czubek? Miej czubek. Ty jesteś szczęśliwy, z czubkiem chorągiem chcesz jeszcze zabić na tym przykładzie. Chodź z tym człowieku. Rozumiesz? Bo to jest twórczy Bóg. Zbada intencje, po co masz te chorągi. Wiesz, o co chodzi? Ostatnio rozmawiałem z przyjacielem i rozmawialiśmy na temat granicy pewnej, pewnych granic, gdzie jest granica pewnych działań, zachowań. Ja mu powiedziałem, po prostu zbada intencje. Intencja jest w porządku, jest ok. Bóg jest twórczy. Dalej, Bóg jest miłosny. Jest w ogóle miłosny Bóg. Wiecie, że Bóg jest miłosny. To jest charakter Boga. To, że Bóg jest miłością, ludzie mówią. To się bardzo trudno
to się bardzo trudno rozumie, Bóg jest miłością. Co to jest? Tu chodzi o to, że On jest miłosny w swoich zachowaniach. To jest miłosny Bóg. Jak ja zacząłem to widzieć w swoim życiu, że ja nie jestem na przykład miłosny. Ja mówię, nie, to niemożliwe. Mówię, bo mi na przykład się wydawało, że istnieje coś taka, jak, że istnieje pewnego rodzaju twardość, że Bóg ma twardość. To twardy Bóg jest na przykład, nie? Ale nie jest twardy ten Bóg. Się okazało, że to można funkcjonować w prawdzie, ale to niekoniecznie jest twardość. To jest ten miłosny kontakt cały czas. Z dziećmi, z żoną, z mężem, miłosny kontakt. To jest charakter w ogóle, cecha Boga, bycie miłosnym. Jak ja przyglądam się na wielu ludzi, i powiem jeszcze inaczej. Ja mogę na przykład mówić bardzo ostre rzeczy, ale zawsze jestem miłosny w ogóle. To jest w ogóle i tyle, nie? I to można kogoś opieprzyć, na czym świat stoi, a być miłosny. Rozumiesz? To jest przedziwna cecha. Bycie miłosnym. Tam nie ma, to nie jest bycie w kompromisie żadnym. Rozumiecie? To jest bycie miłosnym po prostu. Ja na przykład ostatnio zauważyłem u siebie takie rzeczy, że zależy mi na tym, zależy mi, żeby ludziom wokół mnie było dobrze. Że mi zależy na tym. Że mam jakąś wewnętrzną, głęboką potrzebę, żeby ludziom wokół mnie było dobrze. Wygodnie. Się interesuje, czy komuś jest wygodnie. Interesuje się, w ogóle rozumiesz, takimi rzeczami. Takie coś zaczęło coraz bardziej się we mnie wybijać. To jest cecha Boga. Chcę, żebyś zwracał uwagę na te rzeczy. Ja nie miałem takiego, takich odczuć jeszcze lat temu 10 na przykład. Ta cecha nie była mi znana, żeby się interesować, czy komuś jest wygodnie. Byłem w stanie iść z pewnymi prawdami, ale we mnie nie istniała taka informacja zwrotna, czy komuś jest wygodnie, czy komuś jest dobrze. To mnie, a teraz coraz bardziej mnie to obchodzi, czy komuś jest dobrze w ogóle. Potrafię do mojej córki o różne rzeczy pytać, czy mówię, to dobrze ci w tym jest? Jakoś mi to obchodzi. Zobaczyłem, że Jego to obchodzi. Wiecie, że Jego to obchodzi? Jego obchodzi to, czy Cię majtki cisną, czy nie. Wyobraź sobie. Tak bardzo jest miłosny. A ten świat inaczej go pokazuje. Rozumiecie, o co chodzi? Następna rzecz to jest to, że On jest szczery. Szczerość. Szczery Bóg. Ostatnio się nawet spotkałem z taką rzeczą, że ludzie mówią, dlaczego? Ktoś mi pyta, mówi, jaka jest granica szczerości waszej? W waszych głoszeniach, w waszych relacjach z ludźmi. Jaka jest granica szczerości? Czego nie powiecie o sobie? Granicą szczerości mojej wobec Ciebie jest Twoje dobro. Tylko takiej rzeczy Ci nie powiem o sobie, która by Cię mogła powalić. Tylko tego Cię nie dowiedz. Z mojej zaś strony nie istnieje żadna granica szczerości. To jest nasi, tacy ludzie, którzy są blisko z nami, to jest ich zachowania, są bardzo by, są tak trudne do zaakceptowania szczerości, rozumiecie? Że się w głowie nie mieści. Pewnie. Jeden mój przyjaciel
będąc w pokoju trzyosobowym chyba i śpiąc. Spali razem w tym pokoju chłopaki. I on opowiada o tym publicznie. Słuchajcie, co mówi. Mówi tak. Śpię sobie. Znaczy zasypiam. I czuję, że chce mi się puścić bąka. Dwóch moich kolegów śpi. I słuchajcie, co on sobie myśli. Jak puszczę bąka tej hobuce. Facet był kiedyś egoistą do potęgi M. Teraz leży w pokoju trzyosobowym, gdzieś tam na jakimś wyjeździe, z dwoma braćmi w Chrystusie, rozumiecie, o czym ja mówię, i taka myśl mu przychodzi przed zaśnięciem. Jak puszczę bąka, to ich obudzę. Słuchajcie, co on robi. Leży na boku i rozchylił sobie pośladek i puścił takiego bąka, żeby ich nie obudzić. Szok. A potem o tym opowiedział publicznie. Gdzieś w jakimś środowisku, również, wiecie, i on to, ja na to opowiadam, a byłem, kiedy o tym opowiadał. I właśnie jeden z największych aktów miłości, jakie mam. Szok. Nie trudno jest osobiście, różne rzeczy przeżyłem w życiu, rzeczy słyszałem, facet mnie tym zaszokował. Zaszokował mnie pewnymi cechami bożymi, które są w nim. Zaszokował. To było dla niego ważne. On to przeżył. On przeżywał takie rzeczy. Rozumiesz? Widziałem różne rzeczy, ludzi w wózku wstających, różne sytuacje. Ale takie rzeczy mnie rozwalają. Dorosły facet. Namaszczony Boży człowiek. Jego szczerość. Jego miłosność. Jakim sposobem to się dzieje? To jest charakter Boga. Charakter Boga. Charakter Boga. Następna cecha Boża to jest władza i moc. To jest coś, co się rozpoznaje w sobie. Kiedyś takie do mnie zdanie dotarło. Twoja niemoc rodzi przemoc. Aż się zapisałem. Widzicie? Twoja niemoc rodzi przemoc. Ja zacząłem rozpoznawać w sobie cechy związane z manifestacją mocy i władzy. Że on cały czas tak robi. Prezentuje władzę i moc. Notorycznie. Jego zachowania wobec każdej dziedziny życia prezentują władzę i moc. Co to jest władza i moc? Przede wszystkim to jest przeciwieństwo niewładania i chodzenia w niemocy. Nie mogę. Nie jest znanym słowem Bogu w ogóle. Jak ja na przykład zacząłem zabierać się do czegoś i ktoś mnie pytał, znasz się na tym? I wiecie, zanim ja wytworzyłem sobie system mówiący, jestem w tym najlepszy, to trochę to potrwało. Ta cecha się musiała na mnie wybić. Pozwoliłem na to. Zacząłem ryzykować. Kolejną rzeczą, kolejną cechą Boga to jest to, że On jest wieczny. To jest cechą charakteru Boga jest wieczność.
I ja zacząłem zauważać, że znaczenie mają tylko te cechy mojego charakteru, które mają oddźwięk wieczny. Inne rzeczy nie mają żadnego sensu. Rzeczy, które nie mają wpływu na wieczność, są dla mnie filtrem. Jak ktoś nie ma wpływu na wieczność, to pochodzi z tego świata. Zobacz, jakiekolwiek zachowanie, jakiekolwiek przekonanie, jeśli nie ma cech wieczności, to jest z tego świata i nie ma znaczenia. Żadnego znaczenia. Ponieważ Bóg posiada cechy wieczne. Więc jak ktoś jest niewieczny, nie ma wpływu na wieczność, to jest niewieczna rzecz, mająca jedynie wpływ na teraźniejszość. To jest cecha, która nie ma żadnego znaczenia. Przyzwyczajenie przywara, które nie mają żadnego znaczenia. Następną cechą jest to, że on jest wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący. Wiecie, cechy charakteru, które nie zawierają w sobie takiego aspektu wszechwiedzy, są niczym. Spójrz. I na przykład ktoś coś wie, jakąś rzecz. I teraz bardzo łatwo zobaczyć, czy ta rzecz, ona dotyczy jedynie jednego punktu w rzeczywistości, czy dotyczy w ogóle wszystkiego wokoło. Na przykład ja wiem dzisiaj, że bycie obojętnym, takie coś, obojętność, nie? Obojętność, to jest coś, co nie wpływa na bardzo szeroki aspekt społeczeństwa. Obojętność. Więc jak ja na przykład widzę coś obojętnego w moim życiu, tak? Ja to nie wiem. Ja chcę, żeby tylko w moim życiu były rzeczy, gdzie będzie pewnego rodzaju wszechwiedza, że mnie będzie można rozpoznać. Rozpoznać gdzieś. Idziesz sobie, powiem wam taką rzecz. Przyszła do nas do kościoła kobieta i ta kobieta przyszła na nabożeństwo, posiedziała na tym nabożeństwie, na uwielbieniu i po nabożeństwie, i ona mi to później opowiada na osobistej rozmowie. Posiedziałam u was, bo chciałam zobaczyć, jak u was jest. Po czym zdecydowałam, że już nigdy więcej tu nie przyjdę, bo to w ogóle jest coś, co jest nie dla mnie. Coś, co jest nie dla mnie. I zeszła na dół, tam gdzie, do jednej z restauracji, tam w tej restauracji. Oczywiście ja tego nie pamiętałem zupełnie. Ona mi to opowiadała później. Nie? Mówi, usiadam sobie, żeby zjeść obiad i postanowiłem, że już nigdy do was nie przyjdę. Nie dlatego, że coś mam przeciwko wam, tylko to po prostu nie moje jest, to co wy tutaj robicie. I ty wszedłeś wtedy i było tam dużo ludzi, tam kilkadziesiąt osób siedziało, powiedzmy. I ty wszedłeś. I obok drzwi, jak wchodziłeś, stał mały chłopiec i miał rozwiązane sznurowadło. Ja na to zwróciła uwagę. Ja postawiłem swoją teczkę, powiesiłem kurtkę i pierwszą rzecz, co zrobiłem, to schyliłem się przy tym chłopcu, zawiązałem mu sznurowadło. I ona mówi, i wtedy zrozumiałem, że zostanę z wami do końca. Takiej uwagi poświęconej drugiemu człowiekowi nie widziałam w żadnym z kościołów, w którym byłem. Istnieją rzeczy, które są wszechwiedzą. Dotkną każdego. Na każdym kontynencie, w każdej kulturze, w każdym miejscu. Rozumiesz? Wszędzie. Na przykład brak obojętności. Nieważne, czy będziesz w kraju muzułmańskim, czy będziesz wśród Indian, czy będziesz w takim kraju, gdzie jest wojna, czy tam, gdzie jest dobrobyt. Istnieje pewna informacja wszechwiedzy. Są rzeczy na najwyższym poziomie, odczytywalne wszędzie, pamiętajcie. To są w ogóle bardzo ważne rzeczy.
takie cechy charakteru mają znaczenie. Takie cechy musimy dostrzegać. Takie coś musimy ściągać. Resztę się odrzuca. Następną cechą charakteru jest to, Boga, charakteru Boga, jest to, że Bóg jest wszędzie obecny. On jest wszędzie. Ja zauważyłem taką rzecz. Kiedy zacząłem się zmieniać na obraz Boga, zauważyłem, że ja jestem jakby zainteresowany bardzo wieloma aspektami ludzkiego życia. Po prostu chodzę sobie, wstaję sobie rano, prawda? I rozważam czyjeś życie. Kogoś z kościoła, kogoś z moich przyjaciół. Jestem wszędzie obecny. Kiedyś w ogóle ja uważałem na początku mojego nawrócenia, że takie rzeczy to są rzeczy, które mnie rozpraszają. Ja myślałem, że ja mam być skoncentrowany na osobie Boga. Ja to rozumiałem to w ten sposób, że mam myśleć o Bogu cały czas. Mam się zastanawiać nad Nim, rozważać różne rzeczy. Ja myślałem, że to są cechy charakteru Boga. Rozumiecie? To nie są cechy charakteru Boga. Bóg jest wszechobecny. On jest wszystkim zainteresowany. Wszystkim. Rzeczami wielkimi i rzeczami małymi. Rozumiecie? Ja na przykład spotkałem różnych przywódców w swoim życiu chrześcijańskim i wielu z nich w ogóle nie wchodzi w pewne tematy. One nie leżą w gestii ich zainteresowania. Kiedy przyjdziesz do niego z takim tematem, to on ci rzuci slogan jakiś. Wiesz dlaczego? On w ogóle nie jest obecny w tym. On nie jest obecny. Wiesz co znaczy słowo płaczcie z płaczącymi, a śmiecie się ze śmiejącymi? To jest informacja o tym, abyśmy pielęgnowali co w sobie. Takie cechy charakteru. Wszędzie obecne. Dlaczego on się śmieje? Tak jestem zainteresowany, czemu on się śmieje. A dlaczego on płacze? Ja idę sobie pocierpieć z nim. Wiecie, łatwiej jest na przykład komuś doradzić, żeby przestał płakać. To idzie nam jak spłatka, bo to jest, to się mieści w gabarytach namaszczenia. Rozumiecie? Ale to nie wytworzy nic w naszym charakterze. Ponieważ Bóg, zanim daje radę, jak wyjść z pewnego kryzysu, to najpierw utożsamia się z tym kryzysem. On tam jest. Płacze z płaczącym. On płacze z płaczącym. Ja słyszałem mnóstwo teologii, dlaczego Jezus się zapłakał, zanim wskrzesił Łazarza. Słyszałem, on płakał nad tymi Żydami, którzy tam płakali, w ogóle wiesz. W ogóle nieprawda. Jezus miał kolegę Łazarza. Taki kolega jego. A w ogóle Jezus był normalny. Znał jednego Łazarza. I ten Łazarz umarł. Po prostu. I Jezus był w tym temacie z nim. Rozumiecie? On tam był. On go wskrzesił. Przez namaszczenie, które było na nim. Ale zanim go wskrzesił, tak? To się z nim utożsamił. Utożsamił się z tą rodziną. No to zobaczcie, co to jest. Nie bał się tego. Nie bał się tego. Nie bał się tego. Nie bał się takiego czegoś, co w nim istniało.
nie zatrzymywał się w tym, rozumiecie? Kiedyś jednego pastora, jednemu pastorowi umarła córka. I ludzie się dziwili, że on chodzi na cmentarz. Rozumiecie? Na grób tej córki. I kwiaty. Ja też mu się dziwiłem. A potem pomyślałem o tym. Rozumiecie? Wiecie, ja wierzę, że pomijając różne rzeczy, bo ja już nie chcę się zagłębiać w jego jakby skrzywienia, ale to nie chodziło o to. Chodziło o jedną tylko rzecz. W ogóle miał córkę i umarła. Rozumiecie? I on nie bał się czuć. Okay? On się nie bał czuć. On nie chodził czcić tam niczego. Nie bał się czuć. Nie bał się, że jak będzie czuł, tak? To coś mu się stanie w ducha. Nic ci się nie stanie w ducha. Nic ci się nie stanie. Będziesz czuł, że będziesz czuły. Jak będziesz wszędzie obecny. Jak będziesz zainteresowany tym, że człowiek mówi ci o rzeczach, które w ogóle nie są istotne. Ale ty wejdziesz w to. Rozumiesz? Będziesz umiał tam wejść. Będziesz wszechobecny. I będą cię kochać ludzie. I wiecie co? I będą się poddawać namaszczeniu, które jest w tobie. I będziesz mógł ich wyprowadzać z kanałów, które są. Bo najpierw się z nimi rozpłaczesz. Bo będziesz wszędzie obecny, tam gdzie są oni. Bo nie będziesz zablokowany. Kolejną cechą charakteru Boga jest to, że jest wszechmogący. Wszechmoc. Świadomość wszechmocy. Ja dzisiaj wiem, że kiedy zabieram się do jakiejś rzeczy, to ta rzecz zostanie ukończona. Nie wiem jak. Nie wiem kiedy, ale wiem, że zostanie ukończony. Wiem, że zyskam pozytyw. To jest wszystko kwestia charakteru. Zobacz jak w ogóle pokażę wam, mówiliśmy o wierze. Widzicie, że cierpliwość to jest siostra wiary. Wiara i ma siostrę cierpliwość. I teraz, jak zaczynamy o coś wierzyć, tak? Się nic nie dzieje. Dzisiaj zaczynasz o coś wierzyć, nic się nie dzieje. Super, jak się zadziało w ciągu paru sekund. Są rzeczy, które się dzieją w ciągu paru sekund. Ale są rzeczy, o których wierzysz, tak? I wierzysz, i wierzysz, i wierzysz. I one, i następuje manifestacja wiary w jakimś momencie. Są to różne sprawy. Sprawy relacyjne, sprawy zawodowe, sprawy naszych dzieci. Widzisz, zachowanie swojego dziecka, ono jest skandaliczne. Żywcem dziecko w ogóle idzie na smyczy u diabła. Ale ty wierzysz. I nic się nie dzieje. W dzień, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty, tydzień, pół roku. Nic! Tylko gorzej! Rozumiesz? Tylko gorzej. Cały czas jest tak. A więc co? Czekasz w wierze. Bo wiara na początku, ona w ogóle jest niedostrzegana, bo Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Cechą Boga jest wszechmoc, bo kiedy ja zaczynam wierzyć, to ta cecha charakteru umożliwia mi trwanie w wierze. Bo jeżeli ja nie mam tej cechy charakteru w sobie wyrobionej, rozumiesz? To ja się wycofam z wiary.
Ja się cofnę. Okej? Mogli 3 tygodnie, czy tam ileś, parę tygodni mogli z tego Egiptu iść do Kanaanu, tak? 40 lat szli. 40 lat. Co mówi słowo? Przez ich niedowiarstwo. Które rodziło bunty, które rodziło inne rzeczy. Dlaczego? I cały czas się... Ponieważ oni nie mieli wytworzonej tej cechy. Cechy charakteru, która jest cechą wszechmocy. Następną cechą charakteru jest to, że Bóg jest duchem. Widzicie? Jeżeli ja postrzegam się jako ducha, jeżeli ja wytworzyłem w sobie cechę charakteru określającą mnie jako ducha, to ja się w ogóle nie łączę z różnymi rzeczami, które się dzieją wokół mnie. W ogóle mnie to nie rusza. One się dzieją, ja odczuwam problem jakiś, tak? Ale to mnie w ogóle nie popada. Ja wiem, że to jest w ogóle nie moje, to jest takie... Rozumiem, to nie moje. Ale jeżeli ta cecha nie będzie wytworzona w człowieku, jeżeli człowiek nie pozwoli na to Bogu, to będzie bez przerwy zadawał pytania. Widzicie, że im bardziej ktoś jest duchowy, tym mniej pyta. Im bardziej masz, jesteś duszewnym człowiekiem, czyli tak naprawdę masz charakter wytworzony przez ten świat twojej duszy, to będziesz ciągle pytał, a dlaczego to się jeszcze nie dzieje, a czemu to się jeszcze nie dzieje. Do mnie dzwonią, pastorze, ja wierzę, czemu ja jeszcze nie jestem zdrowy. Ja mówię, człowieku, przez ten telefon, który do mnie wykonujesz w tej chwili, to jest informacja, że ty nie wierzysz. No właśnie zadałeś mi pytanie, absolutnie przeciwne wierze. No zadałeś mi takie pytanie. Po pierwsze pytanie nie do mnie. Po pierwsze nie do mnie pytanie, tak? Po drugie, tak? Pytając mnie, natychmiast rzucasz odpowiedzialność z siebie. Chcesz mnie obciążyć odpowiedzialnością, że jesteś nieuzdrowiony. Jeszcze mnie, jeszcze. Rozumiesz? Możemy to wyłączyć? Cecha charakteru, mówiąca o tym, że jesteś duchem, to jest cecha Boża. Zobaczcie, Jezus, on przez wiele lat dochodził do miejsca, w którym musiał rozpoznać, że jest Mesjaszem. Przecież gdyby on opierał się na tym, co on odczuwa, co tam się dzieje wokół niego, rozumiecie, to on by nigdy do tego nie doszedł. On wiedział, że jest duchem. Rozumiecie? On to zobaczył. Wielu ludzi chce czuć, na przykład. Czuć. Ja chcę poczuć Boga. A jak ty to czułeś? A jakie miałeś odczucie? Wielu kaznodziei mówi dużo o odczuciach. Tak mnie dotknął Pan, tak mnie dotknął Pan. Inni siedzą i słuchają i sobie myślą, mnie tak nie dotknął nigdy. Widocznie ze mną nie ma Pana. Rozumiecie? Bóg to duch. To duch. To musimy rozpoznać. I ostatnia cecha ważna, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że Bóg, on jest, on ma w sobie taką formułę zjednoczenia. On się jednoczy. Cały czas się jednoczy. On się cały czas jednoczy. Jest to coś takiego, że on chce być cały czas jedno z twoim życiem. Jedno. On wręcz wchodzi do twojego życia. Ludzie na przykład mówią tak: Panie, przyjdź do tej dziedziny mojego życia. Zrozumiał. On jest w tej dziedzinie. Skoro jest ta dziedzina, to on w niej jest. On w niej jest. Czy wy w ogóle wiecie,
że grzesząc, grzeszysz na przykład, nie? Dokonujesz złej decyzji. Świadomej czy nieświadomej. Nie jest ważne. W ogóle Bóg, On jest w tym temacie. On jest smutny. On cierpi. W pewnym sensie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Ale On tam jest. To jest szok. I tak, zobacz, jak to współdziała z innymi cechami. I ta na przykład miłosna cecha, którą ma, to, że on jest miłosny, to z tego powodu nie zatrzymuje cię przed tym. Rozumiesz? Ile razy, jeszcze powiedzmy z 10 lat temu, ja wręcz pałałem pragnieniem, żeby zatrzymywać ludzi przed ich błędami. To było dla mnie, aż się we mnie wszystko trzęsło, jak ja widziałem, że ktoś robi jakieś kardynalne błędy, ja chciałem go zatrzymać rękami i nogami. Rozumiecie? Taką, jak Nehemiasz. Panie, biłem ich po twarzy, wyrywałem ich włosy, targałem ich za brody, miej mi to koło usprawiedliwienia. Bo robiłem to, Panie, dlatego, żeby ich zatrzymać przed ich błędami. Ale to rozumiecie? Ale taki Bóg nie jest. Bo to nie jest ten Bóg. On jest w sytuacji, w której ty idziesz w grzech, on tam jest. Na przykład. Bo w ogóle on się jednoczy. On cały czas jest zjednoczony z tobą, w ogóle wiesz, nie? Mówi, o tutaj nie ma Boga. Ja mówię, człowieku, on właśnie jest tutaj. On właśnie tu jest, a nie zatrzymuje cię, bo to jest miłosny Bóg. Wszystko z początku, zobaczcie, co on zrobił. W ogóle nie zatrzymał, tak? Ewy, tak? W związku z tym, co zrobiła w ogrodzie. Nie zatrzymał Adama. On w ogóle nie zrobił tych rzeczy. To jest szok. Ale czy tam był Bóg w tym czasie? Oczywiście, że był. Oczywiście, że Bóg był w tym miejscu, tak, w którym Ewa ucinała sobie pogawędkę z diabłem. Oczywiście, że On był tam przez cały czas. Był przy tym. Ja byłem, jak ja zacząłem rozpoznawać cechy charakteru Boga, ja byłem zaszokowany, w jakich różnych sytuacjach ja w ogóle nie chciałem tych rzeczy i odpychałem. Mówię, precz. Nie chcę w tym być. Wiecie, ja jestem w stanie w ogóle nie odczuwać, nie mam negatywnych odczuć, na przykład jak ktoś grzeszy. W ogóle nie mam negatywnych odczuć. Czy mam w sobie gniew? Tak mam. A temu gniewowi w ogóle nie towarzyszą, tak? Odczucia zniechęcenia, dezaprobaty. Rozumiecie? Temu w ogóle temu te rzeczy nie towarzyszą. Kiedyś towarzyszyły. Cechy charakteru Boga są zupełnie inne niż tego świata. Zupełnie inne. Pamiętajcie o tym. Zupełnie inne. To zupełnie jest coś innego. Jak on w ogóle na przykład może na przykład takie rzeczy rzucać? Co to są za rzeczy w ogóle? Nie mścijcie się sami, nie gniewajcie się w ogóle, wiesz, jakieś takie, znaczy pod tytułem, że nie złośćcie się w ogóle, nie miejcie pretensji, jak ktoś was krzywdzi. W ogóle, wiesz, potem te teksty Pawłowe, że mówi, dlaczego wy się sądzicie, czemu raczej w ogóle szkody nie ponosicie. Co to są za, w ogóle za propozycje? Nastawcie drugi policzek. W ogóle przecież to nieludzkie jest wszystko, rozumiecie? To nie jest ludzkie. To nieludzkie jest takie. Tylko ja coś ci powiem. Trzeba tego zapragnąć. Trzeba powiedzieć, Boże, ja chcę tych cech charakteru. Ja chcę tych. Ja chcę tak mieć.
Bo tego się nie wytworzy samemu. To trzeba rozpoznać, że to są Jego rzeczy, a potem ich zapragnąć, zacząć chcieć mieć taki charakter. Ja zacząłem chcieć mieć ten charakter. I to mnie napędza. Bycie jak Bóg, tak? Napędza mnie. Tylko bycie jak Bóg nie oznacza tego, co wielu ludzi myśli. Bycie jak Bóg to jest chęć posiadania charakteru Boga. Bo namaszczenie, pamiętaj, to jest w ogóle coś innego. O namaszczenie się nie trzeba starać. Tak jak o dary duchowe. Rozumiesz, że to się trzeba po prostu, je trzeba po prostu przyjąć. To jest proste. Naprawdę, słuchajcie, to jest dary duchowe, namaszczenie to są takie pakiety, pyk, otrzymujesz i koniec. Rozumiesz? Na przykład, powiedzmy, u nas w Warszawie robimy takie rzeczy, że niektórzy też nie rozumieją tego, że na przykład jak się modlimy o uzdrowienie, to ja zapraszam do modlitwy ludzi, którzy by się modlili o uzdrowienie, ludzi, którzy są w wielu przypadkach totalnie niedojrzani i są jeszcze w różnych grzechach. Ja w ogóle o tym wiem, czym oni są. Tylko ja wiem, że działa przez nich namaszczenie. I ktoś może być w jakiejś patologii życiowej, a położy na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. I koniec. I może żyć we wszeteczeństwie, może kraść, palić papierosy. I położy na ciebie ręce, a tobie się wzrosną kości. I koniec. A on wyjdzie za kościół, zajrzał szluga. Z tego szczęścia. Byłem kiedyś w takim kościele cygańskim i pastor mi opowiada i mówi tak, też cygan pastor, opowiada mi o swoim przełomie. Mówi, pojechałem na konferencję gdzieś tam do Austrii i cygańską konferencję. Przynieśli trupa na konferencję. I mówi, ludzi, podeszło do tego trupa, zaczęli się modlić i trup wstał. Byli tak uszczęśliwieni, że wszyscy wyszli zapalić. Mówi, patrzyłem na to, mówi, runęły we mnie, mówi, wszystkie w ogóle schematy, które miałem do tej pory. Rozumiecie, o co chodzi? Kajdany takie złote, bo to też trzeba zobaczyć w ogóle, jak wyglądają konferencje tygańskie. Byliśmy na jednej z Agatą kiedyś. Niezapomniane przeżycie. Wszystko tam było. Wszystko! Tutaj chrzcili. Tutaj siedziała babka z piersią na wierzchu i karmiła dziecko. Tutaj gotowali bigos. Tu było czterech czy pięciu kaznodziei po prostu, rozumiesz? Każdy mówił jeden przez drugiego. Tutaj ja uzdrawiałem chorych w międzyczasie. W ogóle... Meksyk, a muzyka, rozumiecie, jakie było uwielbienie, to było uwielbienie w stylu Don Wasy, disco polo, nie wiem, czy ktoś kojarzy, jak nie, to wbijcie w wujka Google, zobaczcie, gdzie w ogóle. No i takie świadectwo jeden składa, co do chrztu idzie, pyta go się ten pastor, mówi, dlaczego chcesz się ochrzcić, a on mówi, bo będzie lepiej. Dobrze, mówi, chodź. Ja mówię, Sajgon i teraz oni tam, człowieku, patrz. Łańcuchy złote. Trup wskrzeszają człowieka, idą zajarać. Rozumiesz? Namaszczenie. Namaszczenie. Ale kiedy na przykład modlimy się o udzielenie w kościele, tak? To ci ludzie, którzy się modlili o uzdrowienie, nie są przeze mnie proszeni, żeby się modlić. Rozumiesz? Bo to nie jest ich branża. Bo to jest branża charakteru. Bo tu musi być przepływ. Tu muszą być poustawiane charaktery, żeby Duch Święty, tak, mógł prawidłowo przejść do życia drugiego człowieka na danym aspekcie. Po prostu.
Bo gdybym poprosił takiego człowieka, który sobie jara szlugi, ze szczęścia, że kogoś uzdrawia na ulicy, tak? To on by udzielił, proszę ciebie, tego jarania szlugów tym, na których ręce położył. Po prostu. Kiedyś na jednego mojego znajomego położył taki gość ręce ku udzieleniu. Tamten za 3 tygodnie, na 3 tygodnie stracił pewność zbawienia. W ogóle tak mu udzielił tamten. No są różne rzeczy. Te same ręce. Z jednej strony ręce, które leczą, z drugiej strony ręce, tak? Które należą do człowieka o absolutnie nieprzemienionym charakterze, tak? Który ma z uwagi na ten nieprzemieniony charakter blokady, przez które nie może się przedostać do świata. To trzeba rozpoznawać, to trzeba zobaczyć. Jak to w ogóle działa wszystko? Charakter, przyjaciele, jest czymś, co musi być dla nas number one. Jeżeli będziemy się na tym skupiać, to inne rzeczy będą przychodziły w sposób bardzo szybki. Ja się skupiłem na swoim charakterze. Ja się na tym skupiłem. Jedną z pierwszych moich modlitw, kiedy się modliłem w 2001 roku w więzieniu, klęczałem przed Bogiem, mówiłem, złam mi kręgosłup. To nie chodziło o to, że mnie Bóg przetrącił. Ja po prostu wiedziałem, co we mnie jest. Ja wiedziałem, jakie ja mam cechy. Ja wiedziałem, jakie demony stoją w związku z tym w moim życiu mocno jak szwadron. Rozumiecie? Cechy charakteru są furtkami dla demonicznych sił. Są furtki. To są wejścia. Cechy charakteru są ugruntowane na uczynkach ciała. Cechy charakteru, rozumiecie, na tym są. Chcę, żebyście zrozumieli takie rzeczy. Ja wam pokażę, zobaczcie, jest taki uczynek ciała wszeteczeństwo. Takie greckie słowo porneo. Ludziom się od razu to wszystko kojarzy jedynie z seksualnością i tak dalej. To nic bardziej mylnego. Słowo wszeteczeństwo, najkrócej powiedziawszy, wszetecznik czy wszetecznica to jest ktoś, kto się chce podobać więcej niż jednej osobie. A oblubieniec czy oblubienica to jest ktoś, kto się chce się podobać tylko jednej osobie. Taka jest różnica między wszetecznicą a oblubienicą. Greckie słowo porneo, dokładnie to słowo w Grece oznacza nielegalnie przejść na drugą stronę rzeki. Porneo. Jest most, Bóg nie mówi nie przechodź na drugą stronę, mówi po moście. Rozumiesz? Jak się przechodzi nielegalnie, to jest porneo. To jest wszetecznik. On nielegalnie poszedł. I teraz o co chodzi? Czy może być... Jak wyglądają cechy charakteru na przykład wszetecznika? Czy to chodzi o to tylko, że on się tam puszcza na prawo i lewo? Absolutnie nie. Są wszetecznicy i wszetecznice, które się w ogóle nie manifestują seksualnie. Absolutnie. Ale tak sobie ustawiają różne rzeczy w życiu, żeby się podobać wielu ludziom. Rozumiecie? Stąd wszeteczeństwo duchowe. Czym jest polityka religijna, na przykład? Duchowe wszeteczeństwo. Skąd system ekumeniczny? To jest duchowe wszeteczeństwo. Spotkajmy się w połowie drogi do świętego sakramentu. Oni do połowy drogi, my do połowy drogi dogadamy się. Chcemy się podobać wszystkim. Tak? Czyli się na kretie w ogóle robi ten kardynał. Jak on się nazywa? Nycz. Nycz? No. Nie. Chcę zrozumieć Biblię z Koranem. Okej? No, taki model jest. Po prostu. Taki pomysł ma teraz na przykład. Na to, żeby się podobać wszystkim. Że to jest przedeczeństwo.
chcę zrównać, bo to też jest księga, to też jest księga, chodzę, całuję Biblię, całuję Koran, rozumiesz? I na tym powstają określone cechy charakteru. Chcę, żebyście zrozumieli, że charakter albo będzie związany z duchem, albo będzie związany z ciałem. Chcę, żebyście tą rzecz zobaczyli bardzo mocno. To jest, ja dzisiaj mówię takie rzeczy, które w ogóle są niechciane, żeby ich się nie chce słuchać. Tylko się nie chce słuchać. Mówi, nie! To, rozumiesz, tak odmówcie ludzie od tego ogarniania. Nie! Mówi, łaska! Jest łaska! Jest łaska! Jestem fanatykiem łaski. Jestem w ogóle tworem łaski. Żyję z łaski przez wiarę. Cały czas. I nigdy tego nie podważam. Nie jestem pod żadnym prawem. I nic mnie nie zbliża do Boga, tak? Oprócz Jezusa Chrystusa, Jego ofiary. Nic. Ale tu na ziemi ja będę albo prezentował charakter ciała, albo charakter ducha. I to, co ja będę prezentował tu na ziemi, będzie definiowało mój wpływ, a mój wpływ będzie definiował moją wieczność. A więc to, co ja zrobię ze swoim charakterem tu na ziemi, będzie definiowało to, iloma konstelacjami będę zarządzał wieczności. Nie mówiąc o tym, tak, że mój charakter jest potrzebny do tego, aby wpłynąć na innych ludzi i przyprowadzić do Jezusa. Mój charakter jest do tego potrzebny. Dlatego na tym się skup. Tego szukaj. Niech ta rzecz stanie się number one w twoim życiu. Zobaczysz. O wiele łatwiej jest nie chcieć tego. O wiele łatwiej jest powiedzieć, teraz jest takie zwiedzenie, że Jezus to nie jest Jahwe, że Jahwe to nie jest Jezus. I teraz to się wiąże z tym, że już w ogóle, że to jest inna w ogóle postać i my teraz już nie musimy tak naprawdę się niczym martwić, skoro jesteśmy w Jezusie, to my nie musimy nic zmieniać już. Bo On wszystko zmieni, nic nie zmieni. Jeżeli ty nie będziesz chciał mieć Jego charakteru, to nic się nie wydarzy w twoim życiu, jeżeli chodzi o tą zmianę. Nic. Przecież zobaczcie, rozejrzyjcie się dookoła, zobaczcie ludzi, którzy nie chcą się zmieniać. W ogóle zobaczcie, co to znaczy we wspólnocie człowiek, który się nie chce zmieniać. Zobaczcie w ogóle, no dlaczego są problemy we wspólnotach? Przez to, przez duchy, nie przez duchy. Duchy są w porządku, wszystkie odrodzone. Problemy są z charakterami ludzi. A mi to nie pasuje, a mi tamto nie pasuje, a mnie to się nie podoba. Rozumiesz? Przychodzą, są kościoły, że do pastorów przychodzą, mówią, to 20 minut głośno. 20 minut. Przecież tak głośno. Pastor by gdzieś głosił na przykład godzinę czasu, człowieku, to by wyszli wszyscy, poszli, bo obiad mają. Proszę Ciebie. Bo mają charakter, proszę Ciebie, w brzuchu. Tak? Od 10 do 12 jest nabożeństwo. Tak? Po nabożeństwie jest obiad. Wiesz, o co chodzi? Mówię, człowieku, no obrad, no wiesz. Nie, no nie. Charakter. Proszę was, zobaczcie, które... I będziecie się modlić. Przyjdźcie i powiedzcie, Boże, ja chcę mieć Twój charakter pod każdym względem. Rozpoznawajcie te cechy, przyglądajcie się im i nie odrzucajcie ich, dlatego że one są dziwne. Bóg jest dziwny, to dziwny Bóg. On mówi, będę dziwnie postępował z tym opornym narodem, no. Dziwny Bóg. To dziwny Bóg jest, naprawdę. W ogóle inny.